Cześć Monika, słuchaj, tak co, dzisiaj na mam zajęcia autobusem. Tak jak ktoś zaczął strasznie krzyczeć, ja się rozglądam, a tam na środku leży kobieta, cała brana, ja sparaliżowana, nie wiem co robić, ludzie tak samo krzyczą, nagle ktoś z końca autobusu jeszcze chłopak, nie wiem, z liceum biegnie do niej, zaczyna jej udzielać pomocy, kierowca w ogóle zatrzymał autobus, dołączył się do niego, ktoś wezwał pogotowie. Ja tak sobie pomyślałam, przez tą znaną sytuację, że każdy z nas powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Na uczelni jest akademickie koło Polskiego Czerwonego Krzyża, jest sekcja pierwszej pomocy, ja należę do niej. I każdy student, każdy pracownik Szkoły Wyższej imienia Pawła Wojtkowica może przyjść i zapisać się na te zajęcia i tam nauczyć się, tak, jak udzielać tej pierwszej pomocy. Zapraszam Cię. My idziemy na zajęcia z sekcji pierwszej pomocy na koło akademickie. Proszę bardzo. Tak, udało się, zaliczyłem za pierwszym razem. Jednak nie musiałem się o nic martwić. Oj, coś jest jednak nie tak. Co panu się dzieje? Nic nie słabo, nie się boję. Wie pan co? Pan się położy. Już, już. Zgoda na budę? Dobra. Angelika, w tym momencie powiesz się otworzyć okno. Podniosę panu nogi. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co należy zrobić dalej, zapraszamy na zajęcia sekcji pierwszej pomocy Akademickiego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża. Słuchaj, ja myślałam, że sobie nie poradzimy, ale ty jednak nie dużo wiesz, z zakresu pierwszej pomocy. Widzisz, to nie jest takie trudne, a teraz idziemy, bo pewnie zaczynamy się zajęcia. Wiesz, Monika, powtarzamy to, co robiliśmy na tych zajęciach i za chwilę przyjdziemy do tego. Słuchaj, jak Ci mówił się dzień, bo mi bardzo dobrze. Jednak myślałem, że pójdzie lepiej dużo, ale musiało być tak. Ujej, co się stało? Opatrzyłem się. Okej, Piotrek, weź do rękawiczki, zobaczysz ten teren, wyszli tam na rowę. Angelika, zobaczysz pomiarek. Czekaj, ja wstawię wodę. Że właśnie pan ma? Wiecie, co zrobić dalej? Zapraszamy do Akademickiego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża, do naszej sekcji pierwszej pomocy. Słuchaj, co się stało? Chyba się to wyśpiewiło. Jak zakończy się do przodu, to się do przodu i spróbujmy kasznąć. Po co on stoi? Dowiedzieć się, co należy zrobić dalej, zapraszamy na zajęcia sekcji pierwszej pomocy Akademickiego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża. Co stało? Przygotuj mi tutaj tą krzywkę, uczyć sobie spokojnie. Teraz tak, chwyć się do przodu i oddychasz, przez Dobra? Przepraszam, chciałem. Tak, wszystko będzie dobrze. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, co zrobić w takiej sytuacji i jesteś pracownikiem lub studentem Szkoły Wyższej im. Pawła Wojtkowica, zapraszamy na zajęcia pierwszej pomocy do AKPK.